Wystawa August Zamoyski Myśleć w kamieniu jest trzecią odsłoną, jaka jest pokazywana w tej chwili w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Bardzo dawno nie mieliśmy wystawy, która prezentowałaby polskiego rzeźbiarza, a August Zamoyski jest postacią i fascynującą, i niezwykłą, ale jednocześnie trochę zapomnianą. Ta wystawa nie jest taką w 100% wystawą sensu stricto artystyczną, dlatego że jest po prostu opowieścią nie tylko o Auguście Zamoyskim, rzeźbiarzu, wybitnym artyście, ale jest opowieścią o Auguście Zamoyskim, arystokracie, bon vivancie, miłośniku kobiet, ale również podróżniku, osobie, która fascynuje się zdrowym stylem życia i która przekracza swoje własne granice jako mężczyznę. Jest to taka bardzo barwna opowieść o tym, jak żył August Zamoyski, jak niezwykłe było to życie, ale też jak niezwykłych ludzi po drodze spotykał. To jest również fantastyczny obraz epoki. Epoki przede wszystkim lat 20., 30., potem tego dramatu emigracji, którego Zamoyski spotyka, no i tego, jak musiał się odnaleźć i o tym, jak wielkie jego było marzenie, a kiedy on nie może wrócić do ojczyzny, to żeby przynajmniej wróciły jego rzeźby, co się udało. Na początku swojej kariery artystycznej Zamoyski był artystą awangardowym. W 1918 roku, kiedy wystawiał z ekspresjonistyczną grupą Bunt w Poznaniu, jego rzeźby z cyklu Ich dwoje, które miały niewątpliwe konotacje erotyczne, wywołały skandal i powodowały zamknięcie wystawy. W połowie lat 20. jego już klasycyzująca sztuka zyskała uznanie krytyki i okres wojny, w momencie rozkwitu kariery, emigracja. 15 lat spędził w Brazylii. W połowie lat 50. artysta powrócił do Europy, ożenił się po raz trzeci z francuską Hélène Pelletier, zamieszkał na południu Francji. Był to bardzo szczęśliwy okres jego życia, ale jednocześnie był to okres pewnej izolacji i zapomnienia. Artysta nie jest obecny po II wojnie światowej w polskim życiu artystycznym właśnie z dwóch powodów. Przede wszystkim większość jego twórczości znajdowała się poza granicami kraju, głównie we Francji, oraz drugim powodem stało się wykluczenie artysty przez ówczesny totalitarny system ze względu na arystokratyczne pochodzenie. To jest wystawa w ogromnej mierze biograficzna. To jest wystawa w równym stopniu historyczna, co artystyczna. Postać Zamoyskiego to jest naprawdę postać, tak się może nadużywa tego określenia, ale w tym wypadku mogę go chyba użyć, filmowa. To jest taka postać na scenariusz, naprawdę filmowy, arystokrata z jednej z najprzedniejszych polskich rodzin, rodów arystokratycznych. Artysta, no to oczywiste, sportowiec, człowiek nowoczesny, człowiek ekscentryczny, znający się no, z wielkimi zupełnie postaciami polskiej kultury. Na naszej wystawie możemy je oglądać. Witkacy, Iwaszkiewicz, Karol Szymanowski. To są ludzie z kręgu jego znajomych, przyjaciół. I ta malownicza strona tego życiorysu jest naprawdę nadzwyczajna, ale jest też taka strona pewnie bardziej ukryta. No jednak wygnańca, uchodźcy, emigranta, kogoś, kto gdzieś tam to całe swoje wspaniałe życie musiał za sobą zostawić, ale nie poddawał się. Bardzo ciekawą też karierę umiał zbudować i we Francji, i w Brazylii, co dodaje też pewnej egzotyki całemu temu życiorysowi. Jest naprawdę postać fascynująca i myślę, że ten komponent biograficzny jest tutaj właśnie też takim dodatkowym smakiem tej wystawy.